W dzisiejszym odcinku przed wami Murder Mystery. I będzie to Murder Mystery związany ze Spider-Manem. Jeden ukryty morderca pośród Spider-Manów będzie musiał wyeliminować wszystkie osoby mieszkające w Daily Bugle. Swoich mieszkańców będzie musiał obronić Sheriff, czyli Evela. Komu udało się wygrać, oglądajcie do końca, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, no i oczywiście pamiętajcie o kodzie Evela w sklepie. W dzisiejszym odcinku muszę obronić tutaj moich ludzi, moich Spider-Manów, ponieważ zły złoczyńca zwany Rafa. Ja po prostu muszę wyeliminować jak najwięcej osób. Umawiamy się w ten sposób, że jeśli zostanie 5 osób i Evela, to ja wygrywam grę, bo ich jest już za mało, a Evela musi zrobić wszystko, żeby znaleźć, który to ja i mnie po prostu wyeliminować. Także 3, 2, 1, zaczynamy i mam nadzieję, że uda mi się tutaj obronić jak najwięcej osób, że szybko znajdziemy, który to Rafał i go wyeliminujemy. Ja tutaj sobie zabrałam spajderki, ale tutaj są też pajęczyny, tylko te pajęczyny, wydaje mi się, że one nie będą tutaj działały na moją korzyść. Chociaż jak będę chciała szybko przejść do jakiegoś punktu, mogę się na nich odbić, ale też Rafał będzie mógł tutaj szybko, wiecie, zmieniać swoje położenie i mi będzie ciężko właśnie go tutaj znaleźć. Całość zaczyna się właśnie na Daily Bugle i jak możecie zobaczyć, nie mamy strefy, więc później przejdziemy na całą mapę, co będzie jeszcze bardziej ciekawe, bo wtedy będziemy mogli już być wszędzie. W ogóle ja jestem pierwszy raz na tej miejscówce i totalnie nie ogarniam, gdzie co tutaj jest. Ale na razie nie słyszę żadnych strzałów, tylko jakieś zamieszanie. Tutaj jakby, nie wiem, jakiś pożar był i wszyscy tak latają jak poparzeni. Ja ci nie chcę, Ewela, nic mówić, ale już 3 osoby zostały zlikwidowane, a ty naprawdę nic nie słyszałaś? Nic nie słyszałam. Dobra, ja już mam wyeliminowane 4 osoby. Plan mam taki, oczywiście, żeby wejść między tłum, sprawdzić, gdzie idzie Ewela, gdzie jest Ewela, no i po prostu Ewelę zlikwidować. To jest chyba najlepsze, co mogę zrobić. Ej, ty kogoś teraz, czekajcie, ja muszę się skupić. Nasłuchuję. Jezus, tu nic nie słychać, tu tylko tyrolka, spajderki, to będzie bardzo ciężkie, także mi chyba nic nie pozostaje, tylko poczekać, jak strefa przyjdzie, jak przejdziemy do innej miejscówki. Ja tu sobie idę za jednym ziomkiem, on nie ma zielonego pojęcia, że ja za nim idę, a już nie idę. Mam pomysł, mam tutaj taką broń i muszę po prostu tutaj, wiecie. Nie, to jest ciężkie, tu jest pełno budynków. Tu jest pełno Spider-Manów, do niej, Evela. Elo, byku. Ty próbujesz odwrócić moją uwagę. Ja chyba muszę tutaj zacząć współpracować z nimi, żeby oni mi dawali jakieś wskazówki. Nie, oni nic nie mogą dawać Ewela wskazówek, no co ty to? Dobra, mamy kolejną osobę. Gdzie ta Ewela może być? To jest dobre pytanie. Może zejdźmy sobie tutaj. No i patrz, ja wychodzę, dopiero wychodzę, a ty mówisz, zejdźmy sobie. I to jest właśnie ciężkie. Dobrze, że powiedziałaś, że wychodzisz, bo tak szczerze nie wiem, czy koło mnie nie przechodziłaś. Ale tak widziałem cię kątem oka chyba. Także strefa już idzie, widzowie, więc na Daily Bugle, no stąd powoli musimy się ewakuować. Ja się staram jak mogę, no ale mi nie wychodzi, to nie wychodzi. W ogóle co mi tutaj te pajęczyny mnie tutaj wywalają w kosmos? I robimy, widzowie, tak, że no już na Daily Bugle nie mamy tutaj jakby miejsca, bo mamy strefę. I teraz ja mogę eliminować ich cały czas, nawet jak przechodzą do strefy, więc lepiej uważajcie, widzowie. Spokojnie, nic ci się nie uda, bo ja tutaj idę. A ty masz spajderki, Ewela? Czy ty jesteś Spider-Manem? Skoro mam tutaj ludzi Spider-Manów do ochrony, to wiesz, oni mi tutaj dali taką możliwość, że mogę sobie używać spajderek. Czuję, że tutaj parę osób może zginąć. Od strefy? Nie dość, że od ciebie, to jeszcze od strefy właśnie. Bo ja to przemyślałem właśnie w ten sposób, żeby właśnie ludzie tam poginęli. Będzie mi łatwiej. Dawaj do strefy, go, go, go. Musimy to wygrać. Do końca 5 osób musi zostać, tak? Ja też się zaliczam do tego. Czy Rafał ma spajderki? Nie mam. Nie mam. Nie no, mam. Każdy ma spajderki. Trzeba Ewelę trochę potrolować. Słuchajcie, powiem wam tak. Mam bardzo dużego farta, dlatego, że no zaraz zobaczycie. Coś słyszę. Słyszałam. Coś za strefą jeszcze. Ja już jestem w strefie, Ewela. Tyle ci mogę podpowiedzieć. Przecież ta mapa jest taka duża. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie ty jesteś? Coś tu strzelało. Ja sobie parę rzeczy tutaj zrobię fajnych. Tak myślę, że to będzie fajna decyzja. Ja myślę, że muszę maców nazbierać, bo na koniec, nie wiem jak było w ostatnim odcinku. Nie! Co? No nie, no skończyło mi się ammo i gościa. Każdym odcinkiem jest coraz ciężej. Dobra, idziemy spidery i robimy przeszukanie mapy. Dobra, dam mu spokój, ale ma chłop farta, to jest coś, widzowie, niesamowitego. Ej, te boty cały czas strzelają i mnie zmylają, bo myślę, że to jesteś ty i że już mam jakiś trop i nie. Dobra, widzowie, ja mam trochę czasu, żeby na spokojnie w niewiedzy Eweli polikwidować sobie jak największą ilość osób, więc możemy to od razu teraz zrobić. Będzie dobrze, damy radę. Musiałam się przytulić tutaj, bo już płaczą, że je przegrywamy. Ale spokojnie, damy radę, jeszcze 50 osób, także jeszcze... Ty jesteś tu na Meksyku już pewnie, co? Wiesz co, ja jestem w pewnym miejscu, o którym nie mogę ci powiedzieć. Ja teraz tutaj przeszłam, mam trochę więcej osób, ale... No nie jest za ciekawie, bo ja w ogóle na razie nie słyszę twoich strzałów.
co tu się wydarzyło? Co jest grane? No ty chyba, gościu, żartujesz. Chłop miał wszystko, dzięki bardzo. Jedziemy zobaczyć tutaj pod wir, bo czuję, że tutaj Rafał może być. Pod wirem? Dobra, czyli mamy teraz chwilę, chwilę... Chwilę mamy dla siebie. Okej. Niker, pozdrawiam. Wszyscy normalnie uciekają, jakby rzeczywiście jakaś apokalipsa była. Zobaczcie, widzowie, na to. Zobaczcie teraz tu. Zobaczcie na to. Teraz zobaczcie tam, jakby. Co ja tutaj zrobiłem w tym odcinku? To jest coś niesamowitego. Tutaj tak szczerze, jakbyś miał nawet... Ktoś sobie tutaj tankuje. Jakbyś miał innego skina, to by było ciężko cię odnaleźć. A co dopiero, jak ty jesteś taki sam jak wszyscy. Ale strefa zaraz będzie mniejsza. Ktoś mnie oznaczył. Czy to ty, Rafał? Czy kto to? Tak, to ja. Dobra, słyszałam pompę. Fajnie, widzowie, że mi pomagacie i strzelacie sobie tutaj do nich. Czyli jesteś tutaj na tych, na pomagierach byłeś. Ja nawet pompy nie mam. Powiem ci tak, Ewelina, byłaś bardzo, bardzo blisko. Tyle mam ci do powiedzenia. Ale to są wszyscy tacy sami jak ty, to skąd ja. Ale byłaś bardzo blisko. Ty jesteś tutaj gdzieś, ja wiem, że tutaj gdzieś jesteś, bo tutaj strzelali. Tutaj mówię, że dzięki, że pomagają i pomagali ci porobić tych kości. Tu ktoś sobie skarb wykopał, ale ja skorzystam z tego i zabiorę sobie złotą broń. Ajajaj, potrzeba mi właśnie świeże spajderki, bardzo dziękuję. Nie chcę ci nic mówić, a strefa się zmniejsza, a tobie zostało jeszcze 40 osób do likwidacji. No tu masz naprawdę bardzo dużą rację, jeszcze sobie sprawdzę, gdzie ty jesteś, okej. Okay. Ewelina, wiesz, powiem ci ciekawostkę, wiesz co ja zrobiłem wcześniej? Co? Dostałem zlecenie na ciebie. Jak zlecenie? Nie no, zwalił mnie. Oj, oj, oj. Pozdro, Żelek. Dobra, 11 osób mamy wyeliminowanych. No nie jest to dobry wynik, tak szczerze. Zaczynają mi się kończyć pomysły, gdzie jest Ewela. Ja za chwilę tutaj wszystkich zbiorę na moją tutaj ratunkową bazę i wygramy to. Ej, wszyscy tu chodźcie. Chodźcie, tu jest schronienie, on nas ochroni. Jak się wkurzył skubaniec. No ja jestem sobie mordercą dalej. Ewela tam się z klombo bije, to widziałem. Bardzo dobrze. Będzie mi na pewno łatwiej, nie? Wiecie, o czym mówię. Czyli ty jesteś gdzieś w takiej tutaj lokalizacji, że nas widzisz. Czemu tu cały czas nas zaznaczasz? Uciekłeś na padzie gdzieś. Widziałam twoje, w sensie to takie jak ktoś umiera, takie jak ktoś pada, takie niebieskie. Ale teraz totalnie nie wiem, gdzie jesteś, bo poleciałeś gdzieś. No, w sumie stamtąd odleciało kilkanaście osób chyba, z tego co widziałem. No może nie kilkanaście, kilka osób po prostu. Ale później się wydarzyła pewna rzecz, której się nie spodziewałem. Co, przyszłam ja? Nie. Ale dobra kampa, patrzcie się. Siedzimy tu, nie ruszamy się. Siedziałeś w taksówce? Tak. Pewien widz do mnie co dopiero celował i został wyeliminowany. Widzowie, nie róbcie tego. Nie róbcie w ten sposób. A tutaj zechciałam sobie pokampić w taksówce, to ktoś musi mi rozwalić taksówkę. Zamiast współpracować tutaj ze mną, żebyśmy wygrali. Ja ich tutaj chronię, a oni mi takie tutaj sobie jaja robią. Ja sobie po cichutku tutaj wszystkich eliminuję. Już mamy 15 osób wyeliminowanych. Mam nadzieję, że tutaj ktoś siedzi, jednak nie. Umówmy się w ten sposób, że ty, Ewela, mnie musisz wyeliminować. Ty nie masz mnie widzieć, tylko musisz mnie wyeliminować. Ja się nie mogę budować, okej? No wiem. Czemu ten klombo się tak wkurzył? Właśnie nie wiem, nie rozumiem tego klombo. Trochę jest trollowany jest, co? Czasami to ja się czuję jak Ewela by była mordercą. W sensie ja muszę strasznie na nią uważać, bo jej bardzo dobrze idzie. Ona nawet nie ma żadnego pojęcia, że kilkukrotnie mnie już widziała. O! Widzicie to? Patrzcie się, jak ktoś tu serduszko ładne zrobił. Michael? Pozdrawiamy pana Michaela. Okej, mamy kolejnego. Gdzieś tu było na blisko. Ej, gdzieś tu słyszałam bardzo blisko strzały, ale nie wiem gdzie. Wpuść mnie. W domku? Wpuść mnie, byku. Nie, nie zawsze mogę eliminować wszystkich. Niektórzy są mi potrzebni. Współpracują z tobą? Oni ze mną współpracują. Gorzej, bo znowu zaczyna się robić bardzo dużo osób. Zrobiłam deal tutaj. Jaki deal życia. Nie mogę powiedzieć, bo ty mnie tutaj zagadu, a... Jaki deal, Ewela? Okej, czekaj, ja tutaj muszę leczenie, bo ja później... Okej. Jakie lagi? No ja do gościa strzelam, a on nic nie dostaje. Ej, czekajcie.
Dobra, ja się tutaj skupiłam na jakiejś wymianie. No co ten Kleombo? 35 osób. Ajajaj, jeszcze muszę 30 osób wyeliminować. Coś czuję, Rafał, że tobie naprawdę teraz idzie ciężko. Bardzo mi idzie ciężko. Nawet nie wiesz, jak bardzo ciężko, Ewelina. Bo tutaj teraz to, co się dzieje, to masakra. Jeszcze jak ten Kleombo się wkurzy na koniec, to będzie ostro. Przed chwilą gdzieś słyszałam o jakieś strzały, ale i tak dobrze ci idzie. 34 osoby, no nie jestem się zadowolony. Ale strefa mi pomoże, także jest git. Może on mi tutaj pomaga, że on tutaj jest, ten Kleombo w tej strefie. I teraz ja z góry, z lotu ptaka wszystko widzę. Ale tu nikt nic nie robi. Jezus, ja za chwilę zginę przez niego, że mnie w strefę wywala. I tu... O, przez to, że oni używają tych spiderek cały czas, to ja nic nie widzę. Nie dziwię się tak szczerze. Co to? Nad nami! To jesteś ty, Rafa? Który? Ej, tam nad nami ktoś ten porobił. Jezus, a ten Kleombo musi tak hałasować? Ej, ty coś tutaj porobiłeś przed chwilą. Ej, czy ty jesteś bez skina? Nie, nie, nie. Ej, ja akurat mam skinę, Ewela. Ej, czy on musi być w strefie? Co on robi? No właśnie, dobrze, Kleombo tak naprawdę mi pomaga, bo on eliminuje sobie trochę ludzi. Dobra, zostało mi bardzo mało czasu, a zostało 30 osób. Ej, nie wiem, czy ja mam być teraz na górze, czy na dole? Siema. Elo? Zostało bardzo mało ludzi. Czyli? Słyszałam, że to się bije. Okej, okay, jest kolejny. Boże, choinka. Podwalamy to. Ej, ty tam miłe gości robisz. Ty nie masz pojęcia dalej, kto ja? Nie, ja nie wiem, co tu się dzieje. Co tu się dzieje w ogóle? Rafa. Słucham? Gdzie ty jesteś? Nie mam pojęcia, Ewela. Ej, pomóżcie mi, kto jesteś ty? Chodź tu na dół, skubańcu. 25 osób. Dobra, kogoś tu mamy, rozwalonego. To jesteś ty gdzieś tu! Ty na moich oczach kogoś porobiłeś, a tu się tyle dzieje, że ja nic nie widzę. Okej. Dobra, no już muszę ryzykować. 14 osób. Ewela, którym jestem? Nie wiem! Ja padam! Ja nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło! 8 osób. Ty dalej żyjesz? Tak. Ja cały czas słyszałam, że ty kogoś robisz, ale w ogóle tego nie widziałam, bo tyle się działo naokoło, że nic nie było widać. Dobra, widzowie, 6... Wygrałam? Bo tylko, że jedna przegrałam, opadłam. Właśnie jak to rozwiązać teraz, kto wygrał? Ale ty ich pilnowałaś i miałaś ocalić 5 i siebie. Okazało się, że jest 6, a ja przegrałem, czyli ja powinienem przegrać. Ale i siebie, a siebie nie ocaliłam. Jeszcze tyle osób żyje. Dobra, kto to wygrywa? Fabix.